Zimno. Nagrywa, co? Zimno.
Street i idziemy na bajgle, na śniadanie, bo jesteśmy głodne. Mimo wczorajszego w sumie obżarstwa, bo... Dobra, pokręcimy tu. No to jeszcze mogę przy grupie zrobić tak w sumie objazd. Jak... No, no, na grupie. Oh, yeah.
balkon szklany. Jakieś 500 metrów nad ziemią. Nie wiem, ile to jest metrów. Ja lubiłam zdjęcie gdzieś. Wysoko. Ale powiem wam, to jest punkt, który musi być. No, to jest takie must see. No. Chyba number one nawet mi się wydaje, ale tak wieczorem, nie? Wieczorem to robi efekt, no. Bajka naprawdę. Miejno lodów dzisiaj nie jadły. To jest nasz mostek na metro. Widzę, że Boże, w Nemi jest super pogoda. I tak sobie jedziemy ostatni raz. Nie? Trochę nas. I graffiti. I graffiti, ja.
Dobra. Reply. Pijemy kawę, nagrywamy to już drugi raz. Bo się nie nagrywało. Mamy naszą kawkę, bajgle zjedzone i idziemy po Central Parku. Ostatni spacerek, a pogoda jest piękna. Tak, no widzisz, a nie pomyślałyśmy o tym fotelu, nie? Co? Nie no, tam to całkiem do góry nie. Statua, ale najlepszy był Samit, bo Samit był wieczorem. Największy wow. Tak. A najgorsze? Muzeum Historii Naturalnej. Totalny no, nie wypał. Tak, nie? No, zdecydowanie. Tak. Ale też Edge chyba najmniejsze takie wrażenie, nie? Na mnie zrobił. Może dlatego, że był ostatni, że ostatni był, no. Naszych tych. Ale coś wczoraj było. Ale to of the rock nam się chyba najbardziej podobał. Tak, tak, nawet za dnia. No, najlepszy. Lepszy widok. No i dzisiaj fajna pogoda, to też Central Park. Super, tak. Ale coś wczoraj było, co mi się nie podobało. Chinatown. Brudno. Chinatown, no właśnie, brudno, tak. Natarczywie nie bardzo, fajnie. No, fajnie. Nie. I Highline, który zrobił na mnie mega pozytywne wrażenie. Tak. I żałuję, że nie spędziliśmy tam więcej czasu. No, krótki spacerek, ale tam było też super. Ładnie. Naprawdę fajny, no. Fajny pomysł mieliśmy tak zrobić. No w ogóle Nowy Jork, super, nie? Pięknie. Cudownie. Wspomnienia. Przynajmniej na 5 lat. Będę trzeba wrócić. Nie byłyśmy na Broadwayu, więc musimy wrócić. Dokładnie. Nie byłyśmy na żadnym meczu. I Ghostbusters nie widziałeś. Nie byłyśmy na żadnym meczu. Ani na baseballu, ani na NBA. Także też trzeba wrócić. Musiałyśmy coś zostawić, żeby mieć powód. Tak. No. Ale fajnie. Siedzimy właśnie z pięknym widokiem. Słoneczko grzeje i jest super. Na naszym wieżowce. Czujemy się tu już w domu. Prawie jak w Królu jest bardzo.